Platforma, przegłosował to PiS. A co Tusk teraz obiecuje? Że utrzyma wszystkie zasiłki PiSu i jeszcze doda swoje kolejne. Więc i to nie robi wielkiej różnicy, czy wygra PiS, czy PO. Znaczy tak, ja chciałem się tylko pana zapytać, jaką pan wizję przyszłych wydarzeń, bo trudne, to jest oczywiście trudne pytanie, trudno się nawet się to może wygrać. No to właśnie mówię, że niezależnie kto wygra, mamy przerąbane. No to jest akurat prawda, to się nie... Zawsze może być gorzej, proszę pana. To jest wielkie prawo polskiej polityki, prawdziwe od czasu, kiedy ją pamiętam. Każdy kolejny rząd jest gorszy. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby jakiś rząd został zastąpiony przez lepszy rząd. To AWS też lata 90. to prawie nikt nie pamięta, ale był dramat. Potem szły SLD, kradli tak jak nigdy wcześniej, tak ani chyba później tyle nie kradł. SLD został zastąpiony przez PiS. I wtedy też nie było dobrze. Potem przyszła Platforma, było jeszcze gorzej. Tu przy PiS jest jeszcze gorzej. Ja się teraz boję, że jak zmienią rząd, będzie jeszcze gorzej. Co teraz Tusk proponuje? Żeby mieszkanie było prawem, a nie towarem. Żeby wybierać ludziom mieszkanie i dawać patusom, tak? Żeby ludzie 4 dni pracowali w tygodniu. Ja mi się w ogóle nie dziwię, że on to proponuje, bo jak był premierem, to kończył pracę w środę po południu i wracał samolotem do siebie, do Trójmiasta. Więc jest źle, ale się boję, że jak przyjmie władzę Tusk, będzie jeszcze tylko gorzej. Cześć Sławku, nazywam się Kasia Ciupa i pozwolę sobie mówić po imieniu, bo wolę skracać dystans niż go budować. Zajmuję się edukacją finansową dzieci i młodzieży i to już od przedszkola. Chciałam nawiązać do pytania, na które ostatecznie nie odpowiedziałeś mojego przedmówcy, nie tego młodego, tylko starszego troszeczkę, odnośnie przedmiotów, jakie warto by było wprowadzić w szkole. Ja powiem tylko, pytanie może trochę tendencyjne, bo jakby tam odpowiedź, albo wiem co uważam, ale patrząc na to, co się dzieje, jakich wyborów dokonują Polacy, mam wrażenie, że dokonują takich wyborów, ponieważ bardzo łatwo jest ich zmanipulować i nie rozumieją podstawowych, nie wiem, mechanizmów ekonomicznych i takie podstawowe rzeczy, że jeżeli dostaną 500 zł od państwa, to państwo musi im zabrać 700, bo nie ma absolutnie innej możliwości, żeby tak było. I teraz chciałabym, żeby każdy młody człowiek pewne rzeczy rozumiał. Teraz pytanie, co uważasz na temat tego, żeby taką edukację wprowadzić do szkół? No i pewnie odgórnie nie da się tego zrobić, więc należałoby zrobić to oddolnie. Oddolnie należy takie rzeczy robić. Jest w Polsce mnóstwo organizacji, które zajmują się wchodzeniem właśnie do szkół i mówieniem dzieciom, jak wygląda rzeczywistość pod kątem ekonomicznym. Mamy chociażby lekcje ekonomii dla młodzieży z Instytutu Misesa, więc różne dobre, wcześniej w Kolibrze, więc różne dobre rzeczy się w Polsce dzieją. No ja też w szkole miałem podstawy przedsiębiorczości, prowadzone przez panią nauczycielkę, która nigdy nie była przedsiębiorcą, nie wiem, czy chociaż znała jakiegokolwiek przedsiębiorcę, która mówiła nam, jak pisać swoje CV, żebyśmy pracę gdzieś dostali. To były podstawy przedsiębiorczości. Więc my oczywiście możemy stwierdzić, tak, w szkołach powinna być ekonomia i podstawy przedsiębiorczości. To pytanie, raz, kto to będzie uczył, a dwa, to czego? Bo może byśmy chcieli uczyć ludzi, żeby byli zaradni, żeby rozumieli, że pieniądz pochodzi z pracy, z oszczędności, z kreatywności, przedsiębiorczości i tak dalej. To jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że program nauczania ułoży jakiś dziwny człowiek, który właśnie powie, że pieniądze się biorą z drukarki i trzeba dużo drukować, bo to jest nowoczesna teoria monetarna. Więc ja tu nie jestem optymistą. Państwo tu na pewno nie pomoże. To musimy sami oddolnie uczyć swoje dzieci. Fundacje muszą się tym zajmować, wchodzić do szkół, mówić ludziom, na czym to polega, bo państwo raczej nam w tym nie pomoże. Nie liczmy na to, że socjalistyczny, etatystyczny rząd pozwoli na to, żeby szkoły uczyły dzieci, jak wygląda rzeczywistość, bo to jest wbrew interesom tego rządowi. Dziękuję bardzo.